Cześć, z tej strony Docentus i zapraszam Was na Q&A. Moi drodzy, pytań przyszło całkiem sporo, także chyba sobie to podzielę na parę części. No i co jakiś czas tam wrzucę kolejną. Okej, także nie ma co, zaczynamy, bo naprawdę jest tutaj tego mnóstwo. Shimmy Play, 1, 2, 3, 4. Jakiego koloru jest prąd elektryczny? No, grube pytania widzę. No to Shimmy, powiem Ci tak. Prąd elektryczny jest koloru niebieskiego i wygląda jak gwiazdki. Bo kiedyś, jak byłem mały, to włożyłem palucha, kurczę, w kontakt elektryczny i widziałem właśnie niebieskie gwiazdy. No to na pewno to był prąd elektryczny. Dobra, dalej. Takie zabawne te pytania. Michał Sokołowski, zrobisz serię Simsów? Moi drodzy, grać w Simsy? Nie mówię, że nie, ale raczej nie. Po pierwsze, nie mam tej gry. Wiem, że tam jest tych części mnóstwo i zainwestowanie w całość to jakieś kosmiczne sumy pieniędzy potrzebne są. Natomiast kiedyś myślałem nad tym, żeby wybudować dom w Simsach. O, to by było dobre. No ale też tam tych dodatków trzeba byłoby mieć, żeby mieć wszystkie meble i żeby było z czego właśnie wybierać. To by było dobre, taki domek w Simsach. To, co najwyżej to ewentualnie mógłbym zrobić, ale no, na razie nie planuję. Także lećmy dalej. Kacper Gostek, ile masz lat? Kacper, mam 35 lat. Liseł, gdzie mieszkasz? Mieszkam w Bolesławcu. Mati, lubię Lego. Fajnie, Mati też lubię. Jakie komponenty masz w kompie? Chyba, że nagrywasz laptopem. Czy miałeś jakąś sytuację w szkole, po której dostałeś niezły opiernicz? Laptopem nie nagrywam już od roku. Jakiś rok temu kupiłem sobie kompa. I z komponentów, które mam, to tak na szybko Ci powiem, o ile pamiętam. GTX 970 jest z karty graficznej. W tej chwili mam 16 GB RAM-u. I Skylake procesor 6700. No i tam dyski jakieś tam, ale to już tam mniej ważne. I czy miałeś jakąś sytuację w szkole, po której dostałeś niezły opiernicz? No, Mati, kurczę, jak miałem sytuację w szkole, to ja opierniczu nie miałem. Ja miałem porządny wpiernicz, a nie opiernicz. Także, no, było często. Często ja należałem do tych osób takich troszkę niesfornych. No i skóra się garbowała czasem. No, ale to już było. Kiedyś. No, dobra, teraz lećmy dalej. Konrad Marzec. Czy budując wielką budowlę przez kilka odcinków, czy jest zmęczenie, czy radość z jej budowania? To zależy. Czasem, jak jest naprawdę dużo odcinków, duża budowla, no to już mam dosyć. Stąd też nie ma ogromnych wieżowców u mnie. No bo to by, nie wiem, na 20-30 odcinków. Wiem, co by mnie czekało, także. Natomiast jest bardzo fajna radość, jak jest dobrze odbierany film. Piszecie komentarze, że fajnie, że Wam się podoba, że też budujecie. Najbardziej to mi się podoba, jak Wy to budujecie u siebie gdzieś tam na świecie czy na serwerze. No bo po to ten właśnie poradniki powstają, nie? Jan Kiwacki, najbardziej z Minecrafta lubię Ciebie oglądać. No to fajnie, cieszę się bardzo, także pozdrawiam. Rotek, widzę, że masz smykałkę do projektowania budynków. Czemu więc nie zostałeś architektem? Pozdrawiam. No również pozdrawiam. Rotek, więc tak, to, ja mam smykałkę do projektowania budynków, ale z klocków w Minecrafcie. A architekt to całkiem coś innego i dużo trudniejsze. Także w momencie, kiedy się uczyłem, to nawet nie myślałem o tym, że nie było Minecrafta wtedy. O właśnie. I czegoś takiego nie robiłem. No ale teraz już jestem za stary, by iść do szkoły i się uczyć na architekta. Czy zbudujesz pociąg dla ludzi? Jeszcze się pytasz.
Jest to w planach, natomiast czekam na jakąś fajną wenę. Jeden pociąg towarowy jest już skończony, także i pasażerski też będzie. Czekać trzeba tylko. Matios22 YouTube. Jaki masz samochód? A mam Audi A6. Pendolino 222. Gdzie teraz pracujesz? Tam gdzie pracowałem, tylko że w tej chwili zajmuję się tylko i wyłącznie audytami w firmach. Wojtek Karbowski. Wybuduj pociąg ekspresowy. No wybuduję. Michał Sokołowski. Zbuduj jakiś wieżowiec z galerią handlową. No i tutaj wracamy znowu do tego, że strasznie się męczę, jak jest budowla za duża. No i tak to. Więc wieżowców raczej nie będzie. Nie chciałbym po prostu zrobić takiego pustego wieżowca, który tylko stoi, taki kloc jeden wielki na WorldLedicie i to wszystko. No wiecie jak ja buduję, że to wszystko jest dopieszczone, każdy skrawek ziemi jest zagospodarowany. To jest taka pełna budowla, więc jeżeli miał być jakiś wielki wieżowiec, no to no come on, no kurde, robiłbym to latami. Ratunkowy Głogów, pozdrawiam, o z Głogowa chyba jesteś, no niedaleko mnie. Czy Safe City Skylines będzie do pobrania po ukończeniu? Pozdrawiam. Więc powiem ci tak, prawdopodobnie będzie Safe po skończeniu serii dostępny. Natomiast musicie wiedzieć jedno, ja buduję na, nie wiem, ponad 1000 modów w tej chwili mam i to grubo już ponad 1000 modów i jeżeli byście chcieli mieć dokładnie takie samo miasto jak ja wybudowałem, musicie te wszystkie mody zasubskrybować, natomiast jak wy je na raz zasubskrybujecie, to gra wam nie odpali. No tak to jest kurczę, że trzeba partiami te mody subskrybować. Ja bym musiał to udostępnić z całymi modami. Nie jest to łatwe zadanie i nie jest to łatwe zadanie po prostu tak ściągnięcie i wgranie sobie, że o, macie to co u mnie, nie? Xminerix. Lubisz grać w City Skylines i czy dasz nam jakieś rady? Więc tak, no oczywiście, że lubię, to jest kurczę super gra, tym bardziej ta zmodowana, gdzie można postawić na taką dużą realistykę w budowie tego miasta, no to mi się niezwykle podoba. Czy dam wam jakieś rady? No, no ciężko powiedzieć, na jakim poziomie ty jesteś na przykład. Natomiast jeżeli jesteś początkujący, no to mógłbym ci zaproponować oglądanie od pierwszego odcinka, jaki robiłem, bo byłem tam totalnie zielony. Nie byłem początkujący, byłem totalnie zielony i z odcinku na odcinek się uczyłem coraz więcej. Bardzo dużo modów mi podesłali moi widzowie w komentarzach, także od czasu do czasu to możesz też przeczytać komentarze, jakie były. No i te mody wykorzystywałem w kolejnych odcinkach i doszedłem do takiego poziomu, jaki teraz to widzicie. Jerzy Żebrowski. Czy kiedyś zbudujesz piramidy z pułapkami? Z pułapkami mówisz. Moja wiedza z redstone'u w Minecraftie jest bardzo taka maluteńka i parę pułapek umiem zrobić, natomiast bardziej to byłoby pytanie do McCraftera. O, on jest dobry z redstone'a, także no, on by mógł to zrobić, natomiast ja no to bym 2-3 pułapki zrobił i koniec mojej kreatywności w zakresie redstone'a, no niestety. Lećmy dalej. Mateo 2006. Czy zbudujesz stok narciarski w City Skyline? Wiesz co? Kurczę, fajny pomysł. Natomiast nie ma tam śniegu na tej mojej mapie. To po pierwsze. A po drugie, nie wiem czy nie widziałem w ogóle chyba nawet takich modów na stok narciarski. Ale do przemyślenia to jest. Lećmy. Konrad Marzec. Czy oglądałeś kiedyś film pod tytułem
za niebieskimi drzwiami. Nie przypominam sobie. Chyba nie. Luki22.pl Polska. Czy myślisz, że dobijesz 100 tysięcy subów? No Luki, myślę, że dobiję, kurczę. Czemu by nie? Nie można zakładać coś, że się nie uda. Zawsze trzeba zakładać, że coś się uda nam. Wtedy mamy większą szansę, prawda? Lećmy dalej. Skubany. Sam konstruujesz te wszystkie budowle typu kombajn lub traktor? Czy bierzesz od kogoś pomysły? Kombajny, traktory to są moje autorskie pomysły. Natomiast, wiecie co, może tak. Wiele tych pojazdów, które są u mnie na kanale, to chyba nie, może z 80% z nich, to są moje pomysły. Oczywiście one mogą być podobne do samochodu, prawie tak samo każdy wygląda. Natomiast tam może z 20%, no to są z neta, czyli z serwera jakieś pojazdy, które no tak fenomenalnie wyglądały, że no muszą one być u mnie na kanale. Wiecie, ten kanał to jest takie kompendium Minecrafta. Macie tutaj mieć wszystko, co wam potrzeba, czego dusza chce. Po prostu bierzecie sobie, nie wiem, samochód sportowy, łódkę żaglową i to jest, kurczę. I to możecie zrobić. Także tak to wygląda. Lećmy dalej. Kaczor Adam, czy wróci seria Wjazd na chatę? Tak, wróciła. Ostatnio był odcinek. Natomiast z tym jest taki problem, moi drodzy, że my się musimy spotkać na serwerze. Natomiast ja nie mogę zmieniać wersji Minecrafta, jeżeli nagrywam. Ja mam shaderki na 1.9.4 i kurczę, to jest dla mnie za dużo czasu, bym musiał poświęcać na to, by no, ktoś mi wysyła pracę na 1.1.1, ktoś mi wysyła na 1.11, znaczy ktoś mi wysyła na 1.8. Kurczę, i to jest za dużo mieszania. Nie mam na to aż tyle czasu. Chociaż wiem, że wam się seria podoba, jest bardzo fajna, mi też się podoba, jest bardzo ciekawa. No ale jest jak jest, no. Jeżeli ktoś chce wziąć udział właśnie, o to jeszcze tutaj powiem, jeżeli ktoś chce wziąć udział we wlocie na chatę, no to wrzucać mi screeny na Facebooka. Jeżeli mi się domek spodoba, ewentualnie odpiszę i się dogadamy może jakoś. LMO Pro Gaming, czy masz dziecko? I Konrad Marzec odpisał, jasne, ma córeczkę, właśnie napisałem, no okej. Tak, mam córkę i niedługo będę miał syna, także no widzicie, będzie pełna rodzina, pełna chata. Lećmy dalej. Do Centus powrócisz do budowy pociągu. Bym bardzo chciał do skończenia całej budowy. No dobra, mniej więcej zrozumiałem. Ten pociąg, który budowałem, ten towarowy, uważam za skończony. Praktycznie tam jest dużo już tych składów. No chyba, że coś jeszcze wymyślę, to dobiję. Ale ten pociąg jest już skończony teraz. Będzie, jak co, to będzie osobowy, nie? I Cutrus przez 2S. Czy nagrasz kiedyś odcinek z kamerką? Niewykluczone. Może nagram. Moi drodzy, na ten moment skończymy sobie. Reszta pytań będzie w kolejnym odcinku. Ja pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jeżeli się podobało, no to przypominam o lajku. I widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.